Cześć, w tym filmie zaprezentuję Wam jak wykonać eksport informacji o systemie w aplikacji MSI Center. Taki plik jest niezwykle pomocny nie tylko w przypadku chęci pozyskania informacji na temat naszego komputera, ale również dla pomocy technicznej w przypadku problemu z komputerem, z którym nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. Aplikacja MSI Center może być preinstalowana na notebookach oraz desktopach z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym. Jeżeli posiadamy laptopa, desktopa bądź komponent wspierający MSI Center, który fabrycznie nie posiadał systemu operacyjnego, to aplikacje będziemy mogli pobrać ze strony wsparcia urządzenia. Na potrzeby filmu będziemy korzystać z komputera wyposażonego w naszą płytę główną Z690 Tomahawk WiFi DDR4. W pierwszej kolejności musimy udać się na oficjalną stronę www.msi.com. A następnie, przy użyciu wyszukiwarki znajdującej się w prawym górnym rogu, znaleźć interesujące nas urządzenie. Gdy znajdziemy się już na stronie wsparcia naszego urządzenia, musimy przejść do zakładki Wsparcie i Serwis. Tutaj w zakładce Drivers and Downloads znajdziemy kategorię narzędzia, a w niej aplikację MSI Center, którą należy pobrać, a następnie zainstalować. Gdy znajdujemy się już w poprawnie zainstalowanej aplikacji, musimy udać się do zakładki Wsparcie, a następnie Informacje o systemie. Teraz gdy znajdujemy się już w prawidłowej zakładce, należy kliknąć Eksportuj informacje o systemie i zapisać plik w dogodnym dla nas miejscu. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli macie jakiś pomysł o czym chcielibyście zobaczyć nasz kolejny film, to zostawcie informację w komentarzach. Cześć!